Cześć, witajcie moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z DyingLight. Dzisiaj kontynuujemy też od innego miejsca, jak zawsze jest 7 rano. Ja kurde jestem w głupim miejscu. Ej pani! Bum. No. I łazimy na górę. Idziemy robić główną misję. Nie mam jeszcze, brakuje mi 4 misji czy 5 pobocznych, żeby mieć już wszystkie, bo trzeba zrobić kilka misji fabularnych, żeby je odblokować. Więc sobie zrobimy. Jak widzicie, mam 18 poziom biegania i 17 poziom i 17 poziom walki, bo tu więcej się strzelałem, znaczy się skakami się strzelałem. I to są polskie linie autokarowe, w ogóle widzę ten easter egg o Polsce. Ty tu jesteś, śmieciu. On ich wszystkich zabił. Shit. A ten sobie spacerek robi po mieście. Spoko. Los. A i 15 łapek w górę i będzie fajnie. Chciałem powiedzieć 15 tysięcy łapek w górę. Czemu ja chciałem to powiedzieć? Może dlatego, że oglądam dużo youtuberów z Ameryki. To jest w ogóle nieziemska broń. Jak i ten karabin. Taki. I to jest zawaliste, patrzcie. Ten topór ma 906 damage'a, a ten śmiercionośny krótki miecz 955. I mam już na razie wszystkie pomarańczowe, wszystkie legendarne już blueprinty, wszyściutkie tu jest i jeszcze na dole powinno być 4, no właśnie. W ogóle, patrzcie, zrobimy ten granat. 5 granatów ich jest, ale to co one robią. Jeżeli tego nie widzieliście, to chcecie na pewno to zobaczyć. Tylko trzeba będzie jakąś większą grupkę zombiaczków sobie Sucho. Trzeba będzie jakąś większą grupkę zombiaków sobie znaleźć. No to właśnie sobie na misji to zobaczy ten, bo wtedy ich będzie więcej. I w ogóle teraz wyszedł ten update wczoraj, co już wam mówiłem na poprzednim odcinku, który niechcący mi się usunął, ale go odzyskam. I właśnie złote bronie doszły, choć nie wiem, gdzie nawet są. Hard mode, dwa nowe stroje są po przejściu gry na normalu i dwa kolejne nowe stroje po przejściu gry na hardzie. I do kurde, chodź ta. Ej, zombie. Uty! Patrzcie na to. Patrzcie, jaki amazing! Patrzcie, pójdź ci moim ziemię! Na początku, jak zobaczyłem w ogóle to, to mówię, what the fuck? Glitcha gościu zrobił, czy co, że one tak się ten. A to jest po prostu ta broń taka. I ja się nie mogłem w to uwierzyć, ale zajebiste. Zajebiste, to im się udało. W ogóle czekajcie, jakie mam ulepszenia do tego? Ja mam dużo strasznie dobrych ulepszeń. A nie, to nie do tego. Do tego mam dużo dobrych ulepszeń, patrzcie. Tytan i król. Patrzcie, jak on ma trwałość. Gdzie do tego bym wolał tu już to mieć? Ale tu może mamy jakieś nowe ulepszenie. Zabójca. Wszystko na wyważanie. Jezu, ja potrzebuję trochę tego. Trwałości. Biecz. Trafiłem w niego. Nie trafiłeś. Shit.
Ciąłem go. Co myślałeś, że tego nie kijesz? Tutaj do tego to trzeba wejść ze ścieków. Ja gówno widzę, a tu. Cholera, tu trzeba szybko płynąć, bo tu nie można się wydłużyć. Tu dopiero można. Okej. Wejdź do kanałów. Muszę znaleźć niejakiego Michaela. Cokolwiek planuje żar, to jeśli tylko ma to szansę wypalić, muszę im w tym pomóc. Prawda. Jak ja nienawidzę takich klimatów. Come to me, bitches! Hej. Chlups. O! Ściana. I ciała zombie. Boom headshot. Dostał z główki. Dobra. Kto tu jest? Flara. Kurwa. Co za śmiecie. Myślałem, że coś do zabrania będzie. Jak ja na widzę tego, jak się wyjdzie z wody, że gówno widzisz. Dobrze się zorientowałem, że on tu jest. Państwo! Proszę, wypierdol. Tak mam kupioną umiejętność, żeby szybciej od nich uciekać. Te dźwięki są creepy. Max, a co dla ciebie nie jest creepy? Wszystko jest dla mnie creepy. Się boję własnej ma. Tylko nie to! Tak! Ja się boję własnej mamy. Że mnie zabije w nocy. Czy ja to naprawdę powiedziałem? Się spytam mamy. Poproszę jej, że... Fuck! Wziąłem cię za gryzonia. Dlaczego tak podkradasz się do człowieka? Jezu, o mało nie padłem na zawał. Nie zesraj się, Michael. Ja sobie tu najpierw poprzeszukuję rzeczy. Jeżeli nie strzelisz focha. Okej, okay, aerozol, aerozol. Ej, Michaelu. Hej, Michaelu, I'm run. Yo, bitch. Nie chciałem cię przestraszyć, Michael. Dobra, dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkam. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troy by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluje. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. Spoko, kilka było fajnych misji, co ja w ogóle robiłem. To jak się poszedł do starego, wiecie, apartamentowca. Nie, to był hotel. I chodziłem i kurde w momencie był jakiś zombie, który kurde
Ten ultra taki, wiecie. Ten super motherfucker. I z dupy się tak wziął. I tak się patrzył w jedno miejsce, tylko wcześniej nie widziałem. I tak mówię, łot się tak zląkłem, o co B. Ale... Dzięki Bogu. I ten. Nie chcę stać tu. Mogę stać tu? Jezu. Fuck. Co do... Szlak, coś musiało zablokować szyb. O! Szlak. Co się dzieje? Żyjesz? Tak, yeah. Już tak. Na razie. Weź człowieku, bo ty kurde. Przez ciebie ktoś niedługo na zawał zejdzie. Niemiecki pistolet. Michael, jestem na 10. Super. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. No cię posrało. Czemu? Michael, czemu sam nie mogłeś tego zrobić? Fukwo. No purchawa jeszcze. Chodźcie o tego, jaka mi chodziło. Takie, co im szajba odbija. Dobra. Kurwa. No gdzie? Czemu on się tego nie boi? Dobra, pierwsze mieszkanie z głowy. Dobra robota, idź do następnego. Ale co, on ma jakiś ten, który to zdecyduje, czy co? Gra myślała, że mnie zaskoczy nim. No, bitch. W ogóle nabój jest obok. Kurde, jesteś tym lepszy ode mnie. Teraz musisz... O cholera. Co jest? Michael! Mam towarzystwo! Wąż to w dziurę! Michael, uciekaj stamtąd! Ratuj się! Nie! Dam radę ich powstrzymać, a ty musisz skończyć robotę. Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz. Czy Michael, jaki ty jesteś głupi? O ty... Mato. No jeszcze ciebie brakuje, purchawo. Okej, wybuch. No kurde.
Widzicie, ta broń nie ma dużej trwałości, kurde. Bo nie mam żadnego ulepszenia. Może niedługo jakieś zdobędę ulepszenie, które trwałość mi. Jestem piętro niżej. A, bo tu i tak się nie dostanę tak o. Muszę iść tak o i tak. No siema. Ach, nie jednak. No dobra. Idźmy. A, była wyrwa. Jezu, naprawdę musi być krzykacz. Krzykacz to są małe zombiaczki, takie dzieci. O kurwa. I one krzyczą i zwołują zombie. Nie mam apteczek. Mogę stworzyć, dzięki Bogu. Nie mam cztery. Uff. Myślałem, że kurde już po mnie. Chyba tam gdzieś jest, w tamtym domu. Średnie. Można spróbować, nie? O Jezus, ostatnio nawet bardzo trudno otworzyłem za pierwszym razem. Byłem zdziwiony. Bo to bardzo trudne. Wiem, że to gra zombie, wiem. To muszą być takie klimaty, no ale... Fuck's sake. Nie mogliby zrobić jakieś... Patrz. Czy to płacz dziecka? No. Jezu, co to takiego? To baby! Zamknij mordę! Ja go zabiłem za pierwszym razem, jak go spotkałem. Udało mi się nożem jego ten wziąć. Bo ja, jak robiłem misję poboczną, to ja go spotkałem. Dobra. Raz. Załatwione. Super, a tego dałbyś radę tuż powrotem? Zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy. Pewnie, ziomek, co to dla mnie. Michael? Słuchaj, jakbym nie dał rady, musisz... Puszczaj mnie! Zabrać detonator, wiać stąd i wywalić to wszystko w powietrze! Michael, uciekaj stamtąd i wracaj do Troy, teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Michael! Kurde! Co, numer? Ale ja... Szlak! To w takim garniturku. Kurkawa! Kawa! On chyba wybuchł, nie? Tak. Tu był kolejny. Dobra. Mam nadzieję, że z Michaelem wszystko w porządku. Tak, tak. Nie sądzę. Okej. A tu inaczej mógł jednak wrócić.
A, otwarte. Okej. Okej. Nie chciałbym się z tamtym bić, Jezu. Ja chcę czas. Okej. Mam już detonator. Teraz zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. A tam ludzie rejsa. To się zdziwił. Widzimy to, Crane. Doskonale. Mam nadzieję, że to wystarczy. Taka buzia. Skontaktowałaś się z Jade? No tak, bo o co chodziło. Jade, to ty? Crane, słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłeś. Więc wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? You stupid bitch. Oni to syny. Specjalnie to zrobili. Parcie do szkła. Śledzone. Jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z GRE. Muszą powstrzymać bombardowanie. Ale GRE... Wiem, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie. Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Świetnie. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy szmaragdowym kanale. Stamtąd ruszymy dalej. I Crane, uważaj na siebie. Tutejsi zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach. Wiem. Bijacz. Ja muszę chętnie spać, poszt. Okej. Tak, kurde, noc już jest. Wolno. Wiem, że nadchodzi noc. Okej. Idziemy spać. Okej. Nie chcę mi się w nocy grać. Jedynie jak było misje, to gram. Tu kilka też było misji, które było trzeba zrobić w nocy. Dobra. Idziemy do Jade. Okej. Czemu tu każdy ocaleniec walczy z tym gigantem? Jestem drugim gigantem. A, z gigantem i z synem giganta. What? Why? Okej. Okay. Tu. Siema, no. A to ja byłem blisko już. Wow, bitch. Jade? Sążek? Boże. Jade! Jade! Thank you.
Detroit, Ukraine. Rais porwał Jade i są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zakraść, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Ciekawe, kto to będzie budynek. Jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Lubię to. Lepiej z mojej obronie tu nie zadzierać. Bo jak dostaniesz to... Po prostu... Ach... Nie wiem, czy ja w ogóle mówiłem o tym do początku odcinka. Chcecie serię z GTA 4? Bo zakupię sobie GTA Complete Edition. Czy tam Complete Pack. I mam GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA 4 i GTA San Andreas, GTA 4 i GTA Episodes from Liberty City. Więc jak chcecie, to mogę zrobić serię, a w sensie chętnie przeszedł znowu. W sensie chętnie znowu przeszedł GTA 4, bo tylko raz to zrobiłem. A chętnie bym to naprawdę jeszcze raz zrobił. Okej. Dobra. No. Zbierzmy sobie kilka. Cholera. A to już tu byłem. To już odblokowano strefę. I misję rad tu zrobiłem. Tarik, czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Tarik. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. Oh fuck. Chory jesteś. O, od razu misje się blokowały. Tu dwie. Tylko tu dwie? Spoko. Ale to poza grał. Poza nagraniem znaczy. Łoto i widzieliście, ile tam było purchaw? Znaczy pewnie nie, bo za szybko przeleciałem, ale ja widziałem. Cztery purchawy w jednym miejscu stały. What the fuck is this shit, bro? What the hell? Czemu aż tyle? God damn it. Jezu, jak Max zaczął, kurde, włączył angielski slang, to już w ogóle. Wiem, że pewnie gówno mnie rozumiecie przez mój głos, ale... Jestem chory. A chcę wam dalej nagrywać filmy, więc... Trzeba się poświęcić dla swoich... widzów, fanów. Bo znam fanów. Znaczy... Znam wielu z was, wielu. Jeżeli chcecie, to zawsze możecie mnie na Facebooku zaprosić do znajomych. Przyjmę. Na Steamie możecie mnie zaprosić. Przyjmę. Nie wiem, na Sockplayu możecie mnie zaprosić. Przyjmę.
Na czym jeszcze? Fuck. Tak, na wszystkim możecie mnie zapraszać, przyjmę. Ale proszę jedną rzecz, nie bądźcie tacy nachalni, że piszecie: o, Max, siema, nagramy dzisiaj to, nagramy dzisiaj tamto. Ludzie, ja też mam swój czas, ja nagrywam dla was filmy, gdzie też mam ograniczony ten czas, czasem tak, czasem nie. No ale wiecie, uszanujcie moją prywatność, a nie tak jak co jedna osoba, nie będę o niej mówił, lubię ją, ale trochę przesadza. Cały czas, no siema Max, nagramy dzisiaj to, nagramy dzisiaj tamto, no siema Max, jesteś czy nie, cały dzień tak, nie. Trochę mnie to irytuje, ale nie chcę być wredny, nie chcę mówić: weź się odwal, to tamto, bo ja nie jestem taki. No. Więc uszanujcie to, jeżeli was przyjąłem, to uszanujcie. Możecie raz na dzień napisać: siemka, co tam, odpiszę wszystko ten, no ale nie... Ale nie 1000 razy na dzień, no. A Jezus Maria. Boom, bitch. Okej. Ile beczek? Okej, jest. Na pewno mi się uda, nie? Co tak musi być? Chodź, kończy mi się już tlen. I to jest złe. Ale odzyskałem już tlenu. Więc nurkujemy dalej. Nie? Ale czekajcie, mam cięć. Okej, wracam. Jak patrzyłem, mamy 70% gry. Więc... Nie wiem. Troy doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rajsowi. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Rajsa w sektorze 0. Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie, albo gorzej. Chyba nie ma nic gorszego od tego przedostatniego, czyli umrzeć. Boom! Pod wodę. Może dzisiaj nagram już do końca całą serię. Okej, tu. Ile jest tutaj tych zombie? Okej. Ta i te puzony. Piękność. Okej. Dobra. Ledwo co mi się udało, ale znowu trzeba pod wodę. God damn it. To są świeże ciała, są, że z nich jeszcze krew leci. Ej, a to jakiś zombie, który pływa. No to już by było chore. Bardzo chore. Czemu to się z daleka wydawało fioletowe? Nie wiem. Chyba wy też to widzieliście. Saints Row? Czyżby? W ogóle też będzie seria z Saints Row. Ale to nie teraz. Za jakiś czas dopiero. Ktoś się mnie kiedyś pytał, czy... będzie seria z Saints Row.
I odpowiedziałam oczywiście kiedyś tak. Okej. O mój Boże! Bóg nie jest twój, jest wszystkich. Więc albo jest niczyj. To się nazywa. Troy? Słyszycie? Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Beznadziejnie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale powodzenia. Dzięki, Troy. Spalę ci drugą część twarzy kwasem. Ty. Tak mi żeś pomogło, że... Teraz tak cieszę, że... Oj. Ubu-dubu, walić fubu. Hej, ty! Hej! O kurde. Coś słyszałem. Pewnie mnie. W ogóle wezmę pistolet. Patrzcie, jaki mam zajebisty pistolet. Wy byście chcieli taki. Tam jest! Który w ogóle nie zadaje żadnych obrażeń. Spływa Raisa, mam w ogóle jakieś naboje do niej? A w ogóle, no, to jest też legendarna broń. Spływa Raisa. I to nie ja strzelam potrójnie, ona sama strzela. Potrójnie. Ona ma potrójne strzały, nie wiem czemu. Nobody can fuck with me, bitches. Myślę, szykuje to się jakaś strzelanina. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego. Teraz ja zabrałem coś twojego. Już za późno na targi, Raiz. Wyjdę stąd z Jade, albo z twoją jedyną już dłonią. Zastanów się. Nie możesz żądać oddania jej, Crane. Musisz wykazać zaangażowanie. Do ataku! Czemu oni po angielsku gadali? Masz moje głowocko. To ja w ogóle nie mogę ich wykryć. Ja? Skadłeś. My friend. Zabiję was wszystkich. Co to? Nie przerywać, prawie go mamy. Tak, tak. Co za narkotyki bierzecie? Zabić go! To chyba nie działa na ludzi. Cholera, oni granaty używają. Mogę stworzyć w ogóle jakieś granaty? Anielski miecz. Nie. Toksyczny kosiarz. Nie, to gówno wszystko jest. Granat odłamkowy. Okej, to trzeba coś wyrzucić z ekwipunku. Albo po prostu coś rozmontować, czyli stworzyłem sobie kilka granatów odłamkowych. Wspomagać odporności, wspomagać szybkości, wspomagać mojego... Powinno być wspomagać rozsunięcia wackę, nie? Nie żartuję. Jestem tak kuty, że... W ogóle mam 33 tysiące teraz. Wczoraj jeszcze grałem, miałem około 60. Licząc razem wszystko, miałem około 100 tysięcy. Ale to broń kupiłem, to tamto, to sram to. I hajsy szły. Widziałem cię. Jest. Tylko na tyle cię stać?
Mogę tak cały dzień! Dopóki nie skończy mi się amunicja. O kurwa. Mami? Mami? Tak. W ogóle czekajcie, jeszcze stworzyłem sobie apteczek. Apteczka naturalna. Zrobimy sobie apteczki naturalne. Jak nie możemy tego. Zwykłych apteczek. Tu mam 6 apteczek. Tu jesteś! Tak, a gdzie myślałeś, że gdzie? Może z twoją matką. Z powodu nadmiernego zmęczenia jesteś niedoklepany i nie możesz używać kotwiczki, tak? No nie muszę w ogóle celować. A masz! Pies! Krain? Nie odciśnij kloca, jesteś na misji. O cholera. Parkour! Chyba ja mam cię. Hu! To co, sukwa? Wsadź se to w dupę! Ty se wsadź. Ty oglądasz. Ty jesteś gojem. Najwyższy czas! Oż już. Mam 20 ostatnich, jeden na boju. Biedna Jade, jest taka samotna. Ona czeka na ciebie. Przyjdź tu po nią. Chyba tego wcześniej nie zrobiłem. Mam się chuju. Śmieć. Dobra, powiem się teraz naboje skończył do sprawy rejsa. Nie, to weźmiemy sobie karabin policyjny. Bo do tego miałem więcej naboi. Nie, tylko nie to! I feel the power! Znajdź ją, Crane. No dalej. Nie będzie czekała całą wieczność. Ty była wampirem, bo czekała. Ja dostałem akurat kulkę. Czy co? Nie, no to wygląda właśnie jak... To teraz to się zawalił ten... Teraz powinien być taki dźwięk, padum. Ale marny był ten żart. Rais. Okej. Okej. Wkrótce będzie miała gościa. Pospiesz się, Crane. No, dalej, Crane. Postaraj się. Znajdź ją, zanim zostanie zjedzona. Fuck. Co z wami nie tak? A i granaty nie działają? Nie?
Ale jaja. Mamo? Dobra. A, po latarniach powinien miałem przejść. Czy po tych... no, po tych światłach. O, dzisiaj odcinek będzie długi. Ale to naprawdę długi. Ale urwa. Co to za zombie tam stoją? Ty głupia. Nie, tylko nie to! Feel the power! Crane, feel the power! Ja no teraz żartuję. Jade! Jade! Cholera! Kurwa, co oni ci zrobili? Żyć, Crane. Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko... Daj mi chwilę. Walnął mnie w łeb? Zaraz będzie dobrze. Co oni cię zarazili chyba? Nie masz niestety już żadnej chwili, Skorpio. W zasadzie ten czas, jaki ci pozostał, należy do mnie. Dzięki temu, że naprawiłeś moje anteny, Crane, słyszałem każde wasze słowo. Jak pani zdaniem panią znalazłem? Albo doktora Camdena? Jak pani sądzi, jak zamknąłem drogę między sektorami? Ja jestem reżyserem tego filmu. Jakiego? Kiedy wychodzi? Badań doktora Zira? Będzie w 3D? Nie zrobi to, co ja im każę. To oznacza, że wy jesteście zbędni. Taki! Tahir! Jeśli dobrze pamiętam, obraziłeś się, kiedy nazwałem cię tresowaną małpą. Ale spójrz na siebie, tańczysz dla naszej przyjemności. Miałeś dostatecznie dużo siły, by do mnie dołączyć, ale brakuje ci siły charakteru. Uznaj to za swego rodzaju ćwiczenie rozwojowe. Ja byś miał rozwojowe, ty nie do rozwoju. Dobra, weź. O to mi chodziło. Suko. What the fuck? Jade. Chodź, wynośmy się stąd! No tak, tam. W stronę słońca. Jade, jesteś ranna? Nie ogryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko daj mi chwilę. Ugryziona w nogę. Jade, nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. W nogę. Jeden ugryzł mnie w nogę. No. Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru, Crane. Twoja cenna Skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra? Musisz zdecydować. Ja! Jade, masz. Ja! To. Nie. Daj spokój. Ja! Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż ja. Crane. Chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Dobra. Nie, ja... Obiecaj mi. Jade, nie. Ona mi to wstrzyknie.
Szybko tak. What am I doing? Mami? Crane, słyszysz mnie? Słyszę. Jade, gdzie jesteś? Jade? Mami? Musisz mnie wysłuchać, Crane. Mami? Crane, słyszysz mnie? Yes. Jezus. Jade, gdzie jesteś? Jade? Jade? Co da? What the fuck? Hej. Wiem, że chciałeś mnie ocalić. Nie każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. What the fuck? Ale teraz... Ale już zdechłem. Spadłem. What the fuck? Wow. To zyna. Ta szkoła. Hej. Przez chwilę winiłam cię za śmierć Amira. Chciałam cię zabić. Co? Chyba sobie jaja. Ale teraz, teraz wiem, że to był jego czas. Czas, kiedy musiał odejść. Przepraszam, gdzie mam iść? Tam na górę. Du bist wie eine Hure. Okej. What the fuck? Jaka schiza. Krej, musisz mi dać numer do dealera. Też chcę takie coś. Co jest? Uciekamy! Czemu ten mały tu jest, krzyczy tak? Każde życie kiedyś się kończy, Crane. Prawda. To te ciało, co tak było. Co? No i spadłem. Bo Crane tak się ciężko mu złapać. O Jezus. No to mam już. No. Dawaj jeszcze coś tu. Przechodzimy na świat i w końcu. Zlatuję w górę. Nic nie może tego zmienić. No to właśnie to jest głupie. Mój żołądek! Boże! Niech to się skończy! Właśnie to jest głupie. Każdy się rodzi, a potem umiera. Tam były jeszcze! Bracken. Bracken. Liczy się tylko to, czego dokonamy w międzyczasie. No. Tak, Bill Gates, Steve Jobs. Znaczy Bill Gates jeszcze żyje, ale mówię. Steve Jobs, Einstein, Tesla, Edison. Crane. Ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Właśnie. Amir nie zmarnował życia. A teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. O, miejsce, gdzie Spike zawsze siedział. Jeśli poświęcenie mojego życia może ocalić Haran, to tego właśnie chcę. Nie wiem, czy ja mam tu iść, ta. Ale ja. Takie rzeczy lubię w grach. Boże, błagam! Nie teraz! Rahim?
Jezu. Nie odbieraj mi tego, Crane. Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. Ale walczyłam. Zmagałam się i ciężko pracowałam. I pracowałam, pracowałam. To widzisz. Co? Jestem naprawdę gazurówka, ale... Zostałam skorpionem. Odcisnęłam swoje piętro. Czemu ja mogę stamtąd zebrać ten? Teraz nadszedł mój czas, Crane. Nie możesz mnie ocalić. Musisz mi pozwolić ocalić ciebie. Daj się ocalić. O, Amir. Jeszcze przed tym, jak umarł. Nie. Do diabła nie. Nie zmuszaj mnie do tego! Ta, ona już się przemieniła. I mi to wstrzyknęło. O Boże. Jade, co ja zrobiłem? Przepraszam. Nie chciałem. A, bo... Jeden z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Crane. Ty, ty, ty i ty. Wejdźcie tam i zabijcie ich. Takie oczy się nie spodziewałem. What up? Come and fight me, bitch. No przecież to skorpion. Każdego pokona. Shit. Się przemieniła. To naturalny porządek rzeczy, Crane. Zabij lub zgij, zjedz lub daj się zjeść. Fajna ręka, co? Patrz. Chyba ja zabiję Tahira. Ale jaja. Czemu ona od razu krew się na niej zrobiła i takie inne? Takie trochę dziwne to jest. Wy Amerykanie nie wiecie, kiedy się poddać, co? Tu wieża. Przypominam, nie jesteś w stanie z tym nic zrobić. Dotrzeć do wieży na czas. Zasuwaj do najbliższego schronienia, żeby przeczekać noc. Jest za późno. Twój świat. Tahir. Jezu, gówno widzę. Nic, co zrobisz, nie może tego powstrzymać. Czemu ja od razu padam? Nie możesz. Gdzie jest Raiz? Nie dowiesz się, chłopcze. Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raisa. Uda? Sam cię znajdzie, kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Widzę, że bolą cię moje słowa. Nie martw się. Twój ból niedługo minie. Twój też. Właśnie zas... Zdychać, gnoju! No właśnie. Dziękuję, dobranoc. Spójrz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Okej.
Raiz musiał to opuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Kray. Ojej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i... Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Tak ma być, Krain. Troy, tu Krain. Krain? Żyjesz? I która jest godzina? Troy. Jade nie żyje. O nie, tak mi przykro, Krain. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Czekaj, co to jest? Broń Tahira. Umarła. Ile warta? Ratując mnie. Ja tego nie wyrzucę, bo ja takie bronie zostawiam sobie. Ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade, żebyś mógł to zrobić. Jest tam Savi? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savi używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra. Dobra, Troy. Już do ciebie idę. My tu zaraz skończymy odcinek. Sobie. I... Śmieciu ty. Okay. Okej, broń Tahira, śmiercionośny miecz, kotwiczka do wspinaczki, wybuchowe gwiazdki do rzucania. To było. To sobie ustawimy. Dobra. To co? Jakieś gówno. No ale tu sobie skończymy odcinek od razu. I zagram na następny od razu i pewnie koniec gry będzie. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże. Najpierw Rahim, teraz Jay. Raiz mi za to zapłaci. No. Okej, ale to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę i komentarz. Mówi dla was Max i na razie.